Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Dzień dobry Państwu, na antenie audycji Rozmowa Dnia w studiu Radia Wilno Beata Naniewicz, a naszym gościem jest dzisiaj Józef Rybak, dyrektor administracji samorządu rejonu Solicznickiego. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Witam Panią redaktor, słuchaczy Radia Wilno. Samorząd boryka się z problemem dofinansowania projektów infrastrukturalnych. Ma zapewnić duży wkład własny. O co chodzi z tym problemem, Panie Dyrektorze? Oczywiście, że mamy na kolejny ten okres unijny, mamy bardzo ambitne plany i te plany zostały już ukształtowane i są bardzo wielokierunkowe, bo musimy uporządkować dalej centrum rejonowe i mamy tam przygotowane rozwiązania techniczne, żeby to nasze miasto było maksymalnie przyjazne dla swoich mieszkańców. Oprócz tego mamy inne swoje historyczne miasto, Szyszki, mamy Białą Wakę jako następne miasto. Mamy szereg innych pomysłów. Mamy pierwsze środki unijne na drogi, które są numer jeden palącym problemem dla Solecznika i dla całego regionu chyba. Nie patrząc na to, że tu ostatnio, powiedzmy, poprawiliśmy poprzez aktywne działania posłów akcji wyborczej. Ale za tym stoi zawsze problem budżetu. Problem budżetu, który w tej chwili kształtuje się mniej więcej na poziomie wraca, na poziom 8 roku. I projekty unijne muszą być dofinansowane. Generalnie chodzi o 15%, ale są pewne wyjątki. Przede wszystkim chodzi o ochronę środowiska. I w tej ochronie środowiska też mamy tematy, żeby znów, tak jak mówiłem, być przyjaznym bardzo terytorium, tym podmiejskim, gdzie nawet wilnianie, nasi młodzi ludzie, którzy pracują w Wilnie, chcieliby wracać, mieszkać. Musimy uporządkować wszelkie tereny, żeby były maksymalnie ekologiczne. Chodziłoby o duże bardzo projekty infrastrukturalne, przede wszystkim o budowanie dwóch wielkich oczyszczalni w Jaszunach i w Białej Wace. Kolejnym byłyby Dziewieniszki i uporządkowanie jeszcze sieci w samym mieście Soleczniki, które rozwija się. I tu, w tym okresie, spotkaliśmy się, tak jak inne zresztą samorządy, z tą kwestią, że mamy to sfinansować 50/50. W procentach. I plus jeszcze dodać VAT, czyli PWM, czyli w tej chwili tą pierwszą pulą projektową, gdzie startujemy, to jest tam około 800 tysięcy środków unijnych, które byśmy teraz korzystali i do tego mamy dołożyć ponad milion swoich środków. Taka sytuacja, uważamy, jest nienormalna. Nienormalna, bo dopóki kraj się nie uporządkuje, muszą być generalne rozwiązania, żeby samorządy mogły. Bo jeszcze za tym idzie decyzja władzy centralnej z końca ubiegłego roku, że my możemy przeznaczyć w ogóle na inwestycje 1,5% od swojego budżetu. Czyli my, jako samorząd, rocznie możemy, konkretnie Soleczniki, dać lekko ponad 300 tysięcy euro. I tu pani redaktor rozumie, że sama woda, same oczyszczalnie wymagają miliona, a ja mam roczną pulę 300, a za tym stoją inne projekty, stoją te same drogi, stoją te same miasta, stoi ta sama renowacja szkół, modernizacja przedszkoli i resztę pomysłów i środków unijnych, które widzimy, jak to wziąć, po prostu tu mamy powiązane ręce. Rząd, przyjmując tak drastyczne ograniczenia, które nazwał wprowadzeniem dyscypliny fiskalnej, po prostu nie do końca ocenił rezultatów tego, co to będzie. Dlatego wszystkie samorządy w tej chwili stoją w ostrej dyskusji. Co z tym robić? Były nawet propozycje, żeby w ogóle żaden rejon nie przyniósłby swoich wniosków. I tym to jest taka forma protestu. Bojku, tak. No ale niestety zawsze znajduje się ktoś, kto by chciał. No dzisiaj właśnie będzie też również kolejna runda rozmów w Ministerstwie Finansów, jakby to rozwiązać. Czyli samorząd w Leśnikach ma masę następnych idei. Te idee są zgenerowane, ale jesteśmy czasami ograniczeni. Albo przez brak środków finansowych na kofinansowanie, albo przez reglamentowanie tej samej unijnej sytuacji. I dlatego ten rok właśnie taki jest maksimum organizacyjnych wysiłków, żeby jednak te projekty posunąć do przodu.
W wielu dziedzinach samorząd wyprzedza inne samorządy w kraju. No do takich dziedzin można zaliczyć oświatę, kulturę, ochronę dziedzictwa. Jak jeszcze, panie dyrektorze? Oczywiście, no przede wszystkim szczycimy się oświatą. To jest jednoznaczne. To jest nasze perełko. Zawsze rozumiemy, że nasza przyszłość zależy od stanu naszej oświaty. Będą polskie szkoły, będziemy mówili po polsku, wtedy będziemy uważali, że samorząd spełnił jedną ze swoich podstawowych funkcji jako samorząd, który funkcjonuje z ramienia akcji wyborczej. Kultura jest tak samo ważna oczywiście i tutaj masę imprez. Ostatnie lata tu policzyliśmy teraz to ponad 400 takich większych wydarzeń kulturalnych, ale wszystko to musi mieć pewne podstawy również ekonomiczne i tu bardzo cieszymy się z osiągnięć pewnie sobie swojego rolnictwa. Mamy w tej chwili ponad 1300 dobrych gospodarzy, dobrych rolników, którzy pracują już na podstawie nowych technologii. Średnie gospodarstwo wynosi 36 hektarów. Czyli to jest ta podstawa towarowego. Oczywiście mamy po 1500, mamy po 1000 gospodarzy, różne, ale ta średnia 36 jest sprężna. Wiek gospodarza spada. Według przyciągnięcia znów środków unijnych przez te osoby prywatne, tu już bez samorządu, to jesteśmy w pierwszej dziesiątce w kraju, czyli nowe kombajny, nowe ciągniki, nowy sprzęt, czasami kupowany przez poszczególnych rolników, czasami w kooperacji. Ta forma nas również cieszy. Nie mamy odlogów. 65 tysięcy ziemi i praktycznie każdy z krawek jest konkurencyjnie wynajęty i zastosowany. Oko cieszy. Oczywiście problem byłyby inwestycje w sferę przemysłu. Rejon zawsze był zaniedbany przez wszelkie władze, zaczynając od lat sowieckich i kończąc dzisiejszymi wszelkimi prawymi i lewymi. I ten temat wymaga wzmożonych wysiłków, co zresztą tutaj bardzo mocno czynimy. Soliczniki są jednym z trzech miast na Litwie, które odnotowały wzrost liczby mieszkańców. Jak samorząd to tłumaczy, analizował sytuację? Znowu, to wynika z tego, co powiedziałem wcześniej. Oczywiście młoda generacja, która kończy studia informatyczne, która kończy studia dziennikarskie, która kończy studia zarządzania, która kończy studia, które wymagają, powiedzmy sobie, no, placówek i tych miejsc pracy, które wymagają po prostu większego intelektu. Jedzie do Wilna. Nasi kończący studia w Polsce i również na Litwie, studia te dobre, studia te w pełni wyrazu modern, no trudno zatrudnić, żeby w Solecznikach to było. Dlatego musimy tworzyć to miasto przyjazne. Dlatego musimy tworzyć tak, żeby człowiek tu poruszył się, miał dobrą szkołę, młoda osoba, miał dobre przedszkole, miał basen, miał kort, miał siłownię, i żeby wracał z pracy, i to byłoby wszystko w zasięgu ręki. To staramy się robić od wielu lat. I dlatego tutaj dostrzegamy powrót, bo mamy, no znów chyba jako jeden z takich niewielkich samorządów, bardzo uproszczone procedury, znaczy maksymalnie przyspieszone na wydanie pozwoleń na budownictwo. I ludzie się budują, młode rodziny budują się. W ubiegłym roku byliśmy 18 samorządem według ilości wydania pozwoleń na budownictwo w miastach, czyli wielkie miasta, oczywiście przed nami wielkie rejony podmiejskie, czyli wszystko jest w porządku. Młodzi wracają, młodzi tu mieszkają, młodzi się cieszą, przychodzą na nasze święta, aktywnie uczestniczą i to nas cieszy. I ten 5-procentowy przyrost mieszkańców Solecznik też również nas bardzo cieszy. Czyli samorząd otwarty i przyjazny. To jest naszym hasłem. W ubiegłym tygodniu wizytę w samorządzie złożyła ambasador Wielkiej Brytanii na Litwie. Zadeklarowała gotowość znalezienia państwu kolejnego partnera Wielkiej Brytanii, no ale na liczbę partnerów samorząd akurat nie narzeka. Nie, oczywiście, że partnerów mamy tradycyjnych, to w Polsce i Polska jest długa i szeroka i mamy Niemcy od wielu lat, od bardzo wielu lat. Niemcy północno-wschodnie, cały region. Mamy współpracę z Włochami, mamy współpracę z Francją, mamy dużą wymianę dzieci na całą Europę. Sporo naszych ludzi wyjeżdżało poprzez różne projekty całą Europę. Ale oczywiście Wielka Brytania jest krajem interesującym. I tu mieliśmy w maju dwie wizyty na zaproszenie mera i chyba z
panie ambasadorki, tylko chciały, to był ambasador Szwecji i od razu pani ambasador Wielkiej Brytanii. Mieliśmy wizytę wszystkich dyplomatów litewskich, atasze ekonomiki pracującymi poza granicami kraju. I mer przedstawił szeroko cały wizerunek na naszego regionu, tak z prośbą, żeby jednak promowali również soleczniki, nie tylko powiedzmy tą Litwę centralną poza granicami. Takie spotkania przyjazne też są potrzebne. Oczywiście mamy nadzieję, że z tego zawsze coś wyniknie. Każde spotkanie niesie to za sobą, mamy nadzieję, pewien rezultat, który być może nie dzisiaj będzie widoczny, ale w najbliższym czasie. Dzieci, rozumiem, w tym roku znowu Solecznik wyjadą na obozy do Polski. Tak, jak co roku? Propozycji mamy sporo, około 1000 osób wyjeżdża. Tutaj nasi przeciwnicy polityczni, powiedzmy sobie, wokół tematu też mocno chodzą. Oni nam spróbują wytykać cała, powiedzmy sama ta liberalno-konserwatywna gwardia. Próbuje nam mówić, że nie warto tego wieźć do Polski, że po co oni tam jadą, po co oni nie kształcą obywateli polskich, że trzeba jechać do Kowna, do Szawel, na Górę Krzyży, na Pomorze. No oczywiście, że trzeba, ale trzeba jechać do macierzy, trzeba patrzeć w świat, który jest inny, szeroki, który wskazuje dla naszej młodzieży możliwości. I oczywiście, że popieramy współpracę z partnerami tutaj krajowymi, bo i mamy tam i Pasfalis, i Alitus, i jeszcze tam sporo samorządów, którzy współpracują, wymieniają. To jest dla nas też ciekawe. Ale wakacje w Polsce są ponad wszystko, uważam, dla tych dzieci, bo mają góry, mają język, mają morze, mają obcowanie z rówieśnikami, mają trochę spotkanie z młodzieżą myślącą inaczej. I to jest bardzo cenne. Idziemy do macierzy, żeby zachować swoje tradycje. My jesteśmy krasowiekami, jesteśmy też odmienni. Ja wcale się nie wstydzę swojego języka wileńskiego i wcale nie muszę udowadniać, że jestem warszawiakiem poprzez wymowy czy czegokolwiek. I to mówimy swoim dzieciom. Jesteśmy wileńscy, jesteśmy krasowi. Bądźmy z tego dumni. Bądźmy dumni ze swoich solecznik. Czujmy się dobrze w nich i promujmy swój region i w Polsce również. Dziękujemy panie dyrektorze za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30.